Witajcie na kanale Gra na Kompa, ja jestem Pabelus, a to jest kolejny oczywiście odcinek Recycling Center Simulator. No, proszę Państwa, zrobiłem chwilę przerwy. Chłopaki, sortujcie odpady, co wy tutaj tak się opierdzielacie. Zrobiłem chwilę przerwy, żeby dać chłopakom tutaj czas do rozładowania tych wszystkich towarów i tak dalej. No i poszedłem oczywiście w wiadomym wszystkim kierunku, żeby dotlenić się, trochę przewietrzyć na balkonie i miło spędzić czas. No i sprawdziłem komentarze, poczytałem. A tutaj Daria pisze z Gdańska, że fajnie byłoby, jakby tak wpadło 8 odcinków. Daria, ja ci odpisałem, że życzenie może się spełnić. Także trzeba uważać, czego się tam życzy. To co? To jednak nie 6, a 8 dzisiaj ma polecieć? No to by trzeba było... Jakby to zrobić w okienkach czasowych? Kurde. Ale się roboty Google zdziwią. Spróbujemy. Nie obiecuję, ale zobaczymy. Umówmy się tak. Jeżeli odcinki będą ukazywały się co 2, a nie co 3 godziny, to znaczy, że tak się stało. Dobra? Bo też nie chcę się zajechać. Natomiast zobaczmy, co my tutaj mamy, bo mamy na 36 sztabek metalu ofertę na 1128, ale ja bym chciał sprawdzić, proszę Państwa, tę nową firmę, która nam się odblokowała w poprzednim odcinku. Greenforge. Oni... Szkło oraz metal. Co my byśmy tutaj mieli? Mielibyśmy, słuchajcie... Aha. Tylko takie coś. No to nie jest dla mnie interesujące. 30 stopionego szkła i 36 szklanego pyłu. Może bym za 1,5 koła to wyrwał. No ale to nie jest dla mnie jakiś hi-fi. Koperty. O, to jest ciekawe. Ecoblend. Proszę Państwa, wejdźmy na chwileczkę może do sklepu. A, najpierw do banku. Tutaj jeszcze jeden dzień i spłacimy cały kredyt, więc bardzo dobrze. Ale wejdźmy do sklepu. Zobaczmy tę maszynerię. Jeszcze jeden poziom, słuchajcie, i będziemy w stanie kupić te maszyny. I teraz pytanie brzmi, bo czy ta maszyna, przykładowo ta maszyna do papieru, bo tam ktoś z Państwa, wiem, że już osiągnął 13 poziom, także wiem, że macie. I teraz jak to wygląda? Czy jedna maszyna jest w stanie produkować wiele rzeczy, przykładowo gazety i te koperty? To oczywiście zamiennie, możemy sobie wybrać albo to, ale czy po prostu program będzie ta maszyna miała? Myślę, że tak może być. Mamy tutaj za tysiaka robota kolejnego magazynowego, ale na razie go nie biorę. Tutaj to mamy już wszystko ogarnięte. Dalej. Aha, ktoś z Państwa polecił mi tutaj osiągnąć te 200 sprzedaży za pośrednictwem rynku, czyli jak mamy tu rynek, swoją drogą bardzo fajna opcja, tylko trochę upierdliwa. Jak mamy rynek, to ktoś chce przykładowo 12 oferta Liama, tak? To sprzedawać to tak. Jeden. Kurwa. Już mi się znudziło. Opcja fajna, ale weź klikaj, kuźwa, 200 razy, ty. Ja pierdziule. No dobra. Już. Co za mogiel. No ale... Propozycja padła. Co ja tu jeszcze bym mógł? Wiecie co, może by to pozostawiać wszystko.
bo już tam tak niewiele brakuje do tego, aby osiągnąć ten poziom 12, że ja po prostu pójdę gnić. I jak się wygniję, to teraz się dopiero zacznie, ponieważ przypominam, mamy nową asystentkę, która 5 ofert ma nam dostarczyć. 2400 jest na koncie. Dzień dobry, pani Wiktorio. Proszę pokazać oferty. No i patrz. O. Dobra, jest te 5 ofert, ale nieważne. Zobaczmy, ile jest tutaj. 1, 2, no kuźwa i 3. No dlaczegoż to tak? Dobra, dawaj pani te wszystkie oferty, ja tu zaraz to rozdysponuję między moich zbieraczy. Dobrze. Dalej to już nieważne. Jeszcze może coś tutaj ciężkiego będzie, to jeszcze ich... tych. O, 76 kilo. Cholera, ile zbieracze mają? 70 chyba 8. Potargujmy się. Dobra, wyjdźmy z 80 dolarami, bo ja wiem, że tego poniżej 100 nie kupię, ale tego jest dużo. No 76 kilo, z czego 72% to szkło. Dajmy na 100 od razu, tam, żeby... Nie było. Żeby gościu też widział naszą dobrą wolę, nie? W całym tym galimatiasie. 120. O 20 teraz tutaj z nim negocjuję. No ale tak się nie robi, kuźwa, ty... No to 121 masz. To 122, no. Się bawimy po dolarze, to się bawimy. O. No to 130 już, synu. Krakowskim targiem, zgódź się na to. No i gitara. No i się zgodził. Dobrze, 76 kilo. Tu? O ty panie mój! Sklep Christina. 80 kilo. A wiecie co? A zaakceptujmy te dwie oferty takie, jak są, nie? Nie zawsze muszę się targować. Jeśli się natargowałem, to teraz tak. Misiu Pysiu. Ty masz 79 kilo. Więc kilograma ci brakuje, kurczę, żebyś mi czepnął tę 80, ale widzę tutaj 76 i 72, to wam to o, w ten sposób zlecę. Ty, mój drogi, idziesz na tę drugą 70, to jest to. Ja może jeszcze, czekajcie, bo tu są 4 miejsca parkingowe. Nie pomnie, prawo jazdy w Lajsach wygrałeś? Jeszcze jedna rzecz. 42 kilo. No to kuźwa, skok przez płotki, gruby. Jak ty to zrobiłeś? Zobaczmy, czy jeszcze możemy jakiegoś zbieracza ogarnąć. Zbieracz śmieci. Tutaj mamy tych dwóch. A tutaj ma... Aha, 78. No dobra, zatrudnijmy go, bo możemy. Pracownika sortującego nie możemy. I tu nic się nie zmienia, tak? Czyli 5 ofert. No dobra. Niech i tak będzie. Natomiast spłaciliśmy, słuchajcie, pożyczkę. Spłaciliśmy pożyczkę. Ja nie muszę brać nowej ze względu na... Ze względu na fakt, że jeszcze nie mam 12 poziomu, nie mam co kupić, a może uda się akurat uzbierać. Natomiast tego miglanca wyślemy, to jest 80 kg, to tego on nie udźwignie, natomiast 61 jak najbardziej tak, więc śmigaj. A resztę zrobimy my. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć lokacji do zebrania. Trochę czasu trzeba będzie na to poświęcić. No słuchajcie, ja tu zrobiłem cięcie na sprzątanie tej lokacji, nie? Tych lokacji, co po niektórych. Natomiast tutaj będziemy mieli te lokacje z 80 kilogramami, więc tutaj nagranie odpaliłem.
I zobaczmy, bo to jest... O kurczę. To jest dużo tu. Także zaoszczędziłem wam trochę czasu. Nie, no oczywiście, słuchajcie, z tym, co tam Daria napisała, i publikacją 8 odcinków, to ja oczywiście żartuję. I mimo wielkiej sympatii tutaj do Darii, choćby z uwagi na fakt, co ona ma tam napisane w tym swoim niku, czyli Gdańsk, to jednak zawalenie was 8 odcinkami z gry o zbieraniu śmieci, to chyba nie jest zbyt dobry pomysł. Także 6 odcinków, słuchajcie, to i tak wydaje mi się sporo. Natomiast musimy też pamiętać, że ja mam inne rzeczy też do zrobienia, nie tylko kwestia nagrań i gier, ale też trzeba zająć się innymi sprawami. Bo to i inne projekty są do zrobienia i dodatkowo jeszcze jakiś odpoczynek by się przydał, mimo tego, że ja to nagrywam w sobotę z zamiarem publikacji w niedzielę, tak? Czyli publikacja będzie 6 października, ja to nagrywam 5. No to truskaweczka jest w pracy, tak? Ale później już nie będzie. A że my jutro jeszcze będziemy mieli tutaj odwiedziny, no to chciałbym też przygotować, powiedzmy, jeżeli tam dam radę, ze 3 filmy na poniedziałek, czyli na 7, co by w tych odwiedzinach uczestniczyć. Także taki jest plan. Słuchajcie, lokacja fajna, kasa otwarta, czyli ktoś ją złupił. No. I się nie bał. Także, Dario, no, z prawdziwą przyjemnością bym spełnił twoje życzenie, ale myślę, że 6 filmów to i tak świat i ludzie. A my lecimy dalej. Zgarniamy te 80 kilo. Już jest przed 18. Chłopaki prawdopodobnie już wrócili ze wszystkimi śmieciami. Oj, takie wielkie powierzchnie, to ja się tutaj zaraz zakręcę. Zamotam. Chłopaki wrócili ze śmieciami, więc one już tam pewnie będą. Jedna uwaga, bo ja nie wiem, czy ja to pokazałem, czy powiedziałem, chyba nie. Natomiast śmieci z poprzedniego odcinka, te wszystkie odpady, one zostały posegregowane i one są w kontenerkach, ale są nieruszone. Więc ruszać cokolwiek będziemy dopiero teraz. Do 2 muszę się włamać. No co jest? No pajaki uparty ty. O. Toaleta. No dobrze, ale w toalecie znajduje się skrzynia, w skrzyni sztabka, więc spróbujmy. No ty ale dobrze szło, jak robiłeś w ten sposób, to musiałeś ciapciaku się kuźwa pospieszyć, no. A idź pan wiesz gdzie. Dobra. Jakaś szatnia, przybieralnia, tak? Ktoś już tutaj naparzał ostro w te szafki, chcąc się prawdopodobnie dostać do ich zawartości. To już chyba wszystko. No i jeszcze jedno pomieszczenie nam zostało. Podrzućmy to tam bliżej wozu, bliżej drzwi, co by łatwiej potem było zapakować. Wóz praktycznie już wyładowany. A nam zostało jeszcze to pomieszczenie tutaj. Wiecie co, ja tego wora jeszcze stąd wywalę tam pod drzwi, bo on już jest praktycznie pełny.
O. Nie, no lokacja fajna, tylko bardzo duże, bardzo duży teren jest, więc trzeba tutaj zwrócić uwagę na to, żeby pójść tak, wiecie, strategicznie, alejkami. A tu jeszcze będzie sztabka. No, tym razem się udało. 1400. No, teraz w tym odcinku to już musimy, słuchajcie, przerabiać i coś tam posprzedawać ze względu na niewielką kwotę, aczkolwiek kredyt to my już mamy spłacony, tylko że koszty pracowników i za co my tam jeszcze płacimy? Chyba tylko za pracowników, nie? Trzeba się przyjrzeć. Dokładnie, za co my tam płacimy, bo ja oczywiście ja zawsze powtarzam, że ja mam dobrą pamięć, tylko mało miejsca na dysku, więc ja kuźwa zapominam. Gdzie mi z tym worem tutaj na twarz? Leć tam. Już w Chorwacji to miałem jaja na oko, a tu... O, panie! Dobra, ty ze mną, tak? Sru. I sru. No nie gadaj, że wszystkiego nie wysprzątałem. Ja żeż cię, no. I teraz weź otwórz te drzwi, synu, nie? Zaraz dwa wory lecą. No nic, no trzeba jeszcze popatrzeć. No. Czego to brakuje? Plastiku. Co przegapiłeś i gdzie? No i teraz znaleźć to. Może to na zewnątrz, na parkingu leci, bo tutaj to tak nie kojarzę. Mógłby się żółty zrobić, no. To wtedy bym zauważył. Halo, halo, Mietek? Gdzie ty się znajdujesz i szlajasz? To ja cię wzywam, Don Ser Pabellus. No i się nie zgłasza do odpowiedzi. Jak tak można robić Pabelluskowi? O! A nie. Fata Morgana, przepraszam. Ja pierdzielę, coś ze mną już jest niedobrze, kuźwa. Ja już śmieci widzę, których nie ma. No nic. Porozglądajmy się tutaj. Być może coś będzie. Jo, latarka to dała tyle, co nic. O, to tam dalej przejść nie można. Nie, naprawdę, słuchajcie, wiecie co, to chyba trzeba, kurczę, zrobić odcinek z jakiejś innej gry, żeby się odchamić trochę, bo to naprawdę, to już jest niebezpieczne. Ja już widzę śmieci, które nie istnieją. Łoś kutwa. Nie wiem, co mam teraz zrobić, powiem szczerze, ponieważ jest sytuacja taka właśnie, że my mamy wypełniony pojazd, nie? I została jeszcze jedna lokacja, którą trzeba zrobić, a z niego już się wysypuje. I teraz tak, jest godzina w 8:30, czasu gry oczywiście. Cholera, może tu znowu coś lewituje. I wiecie, sprawa jest tego typu, że jeżeli ja wrócę w celu opróżnienia wozu, to nie wiadomo, czy ja te lokacje zrobię. A odkładanie tego na dzień następny, bo ktoś by tam z Państwa mógł powiedzieć, słuchaj, no to jedź sobie kolejnego dnia, nie? Tak, można, ale to nam się znowu namnoży, nie? To wiecie, to trzeba będzie to zrobić. A okazuje się, że mam samochód za mały. Kurczę, blade ty! No, co za porażka! Tam jednego śmiecia dosłownie brakuje. Jednego. O, możesz iść do łóżka. No dobrze by byłoby, tylko mam robotę, no. No powiem wam szczerze, że jest to, kurczę, frustrujące, naprawdę. Nie mogę znaleźć tego śmiecia. Już tam łażę, chyba odpuszczę temat, bo to już za długo trwa. Ten się nie poświetla. Już bez latarki, żeby
po prostu żółtego nie przegapić, że się gdzieś zbliżę. Już się kręcę i macham tą kamerą, tak żeby zwiększyć szansę na zauważenie, jak się podświetli na żółto, nie? No ale kurde, już patrzę po sufitach, po ścianach, czy to znowu przypadkiem gdzieś nie lewituje. A może to jeszcze... no nie wiem, no. Tu jest wszystko jak dla mnie wysprzątane. Ale mam na uwadze to, że właśnie, że ja ślepy jestem. Cholera, głupio jest odpuścić. Ale chyba nie będzie wyjścia. Jeszcze przejdę się na parkingu. No. 99% uprzątnąłem. No i teraz brakuje dosłownie jednego plastikowego śmiecia. Cholera wie, gdzie leży. A tu czasu nie ma. No. Pytanie, czy jeżeli nie zrobimy na 100% lokacji, to w ogóle nie dostaniemy punktów reputacji, czy też może będzie ich mniej? Zaraz się przekonamy. Czekajcie. Jeszcze tutaj sprawdzę między drzwiami, bo tu nie sprawdzałem. I tutaj. No nie ma. Co za mogiel. Zatem z tym podświetlaniem, no też przydałby się klawisz jakiś, żeby można było to wywoływać. No nic, no. Chciałem dobrze, no ale niestety. Wróćmy do fabryki, proszę Państwa. Ja tę jedną lokację odpuszczę na razie, bo chłopcy muszą rozładować ten pojazd. Ja im trochę tu pomogę. Bo się te śmieci wysypują. Natomiast, cóż, nie wyszło tak, jak powinno wyjść. No już się zbierają śmieci. No, szału nie ma. Szału nie ma. Ale już widzę, że tutaj no, jest problem z wydajnością, tak, tej gry. Dobrze, chyba im muszę pomóc jeszcze bardziej, bo to strasznie wolno idzie. Kurde, jakżeś rzucił. Dobra. No, we trzech idzie szybciej, zdecydowanie. Mój worek też się musi zmieścić. Nie. Sobie tam noś. Dobrze. Jeszcze pamiętajmy o tym, że nasi zbieracze przytargali tutaj towar, więc jeszcze tutaj będziemy mieli więcej troszeczkę od nich. Swoją drogą czwarty by się też przydał. No ale to może niebawem, gdy osiągniemy już tam odpowiedni poziom reputacji, no to się to tam odblokuje. Ci kończą. Tutaj ile my mamy czego? 119, 74, 83, 30, 89. No, ty nie rób sobie przerwy. Niech on to posegreguje. Dosyć szybko to robi, bardzo ładnie. A czy ja mogę tam jeszcze wrócić? No właśnie, to jest to, czego się obawiałem. Jeżeli nie ma mnie w terenie i wrócę tutaj na bazę, to ja już nic nie zrobię, nie? 143, 76, 243, 190 i 226. No to dobrze, co jest pierwsze? Drewno. To weźmy to drewno. 143. Coś musimy posprzedawać, słuchajcie, bo 1418 to nie jest dużo. Dobra. Poprzerabiamy to na trociny. 143. Aha, stuwa i 43, proszę bardzo. Pyk i ciach. No niech się przerabia. Dalej będzie szkło. Ile tego szkła tutaj jest? 190. Też można. Czemu by nie?
tu dajemy 100 i 90. Znowu trochę tego wyjdzie, nie? Dalej będzie metal. ...226, no to sporo sztabek. Chociaż nie wiem, czy opłaca się wszystko przerabiać na sztabki, bo pamiętajmy o tym, że tam są też łączone takie zlecenia, nie? No to będzie 2 razy po 100 i jeszcze 26. Ja z kontenerków jeszcze nie wybieram, bo czekam, aż tam po 100 poosiągają i będzie dobrze. Teraz tak, jak plastik wygląda? No dawaj, 243, a papier? 76. To papier jeszcze zostawimy, natomiast plastik można. Można tam ogarnąć, nie? Dobra, i 100. Pyk, pyk, i jeszcze 44. I proszę Państwa, na tym etapie myślę, że możemy odcinek zakończyć, bo to się musi przerobić, trochę czasu to zajmie, już trochę cięć było, więc tu zakończmy. Natomiast ja jeszcze spać nie idę. Ja poczekam, aż to się poprzerabia, zobaczę, jakie są kontrakty, no i odpowiednio sprofiluję tę maszynę. Albo będą produkować coś z tego, co tutaj mamy, albo nie wiem co. Zobaczymy. Nie, no będą produkować dalej. Wszystko. Już tam, niech będę stratny. Trudno. Dzięki wielkie za obejrzenie materiału. Zostawcie łapki w górę, zostawcie suby. Sekcja komentarzy oczywiście jak zawsze należy do Was. Trzymajcie się i do zobaczenia. Pa, pa.